Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny epizod Łowcy Pucharów w FM-ie 2024, gdzie obecnie prowadzę holenderski Feyenoord Rotterdam. 14 października roku 2028, taką mamy w tym momencie datę w naszej karierze, a zanim zaczniemy, to zasubskrybujcie kanał, zajrzyjcie na nasze media społecznościowe, jeżeli oczywiście macie taką ochotę, linki znajdziecie pod każdym odcinkiem w opisie. Zatem, co nas dzisiaj czeka? Dwa mecze, oczywiście, z czego jeden standardowo ligowy, drugi standardowo pucharowy, więc mamy u siebie pojedynek w ramach derby Rotterdamu ze Spartą, a potem również na własnym stadionie, trzy dni później, mierzymy się z Manchesterem United. Po drodze remis z AZ Alkmaar 1-1 i wygrana na wyjeździe 3-0 z ekipą Willem II. Willem II, no Endrick tutaj zdobywa swoją pierwszą bramkę, piękny gol z rzutu wolnego. Jeśli chodzi o Eredivisie, tutaj w zasadzie nie mamy praktycznie żadnych problemów, 23 punkty, ale Vitesse ładnie punktuje. My mamy przewagę punktu już nad Eindhoven, które przegrało dwa mecze ostatnio z Fortuną Sittard, a mamy jeszcze jeden mecz mniej w stosunku do nich z Ajaxem, będziemy to spotkanie rozgrywać. Tymczasem oni dzisiaj grają z Ajaxem w sobotę 14 października, dosłownie o tej samej godzinie, o której my mierzymy się z ekipą Sparty Rotterdam. Także dwa fajne spotkania dzisiaj mają kibice w ten sobotni weekendowy wieczór. Zatem tak, myśląc o tym, że zaraz mamy Manchester United, no to oczywiście musimy tutaj, jasna sprawa, myśleć też o tym, że trzeba dzisiaj wyjść składem takim, który pozwoli nam zaoszczędzić tutaj tych najlepszych graczy na kolejne spotkanie. Więc na pewno na bramce Bilou to się nie zmieni, ale zmieni się obrona. Zagra Abu Sissé, zagra na pewno tutaj w środku, no właśnie, tu mamy małe opcje, bo Jan Majoros, w sumie on mógłby zagrać, ja myślę, i ewentualnie dostawimy do nich Abdulla Nwachukwu. Na prawej flance też będą zmiany, czyli Bayraktar, Alex Waje, no ja wiem, że to są derby Rotterdamu, ale Manchester United to jest ten najważniejszy mecz. Dalej, jeżeli chodzi o środek, tutaj można by było dać kogoś defensywniejszego na początek i myślę, że dam sobie Timbera, ale już przed nim João Pedro Gomez. No i oczywiście na skrzydłach tu też będziemy kombinowali, czyli Daniel Rendo. Na stronie lewej wystawimy sobie Endrika, który myślę, że zagra większość tego spotkania, i w ataku Gus Brady. Tu będziemy musieli mocno rotować, bo po pierwsze zaraz ten mecz z Manchesterem, a po drugie widzimy, że nie wszyscy nasi piłkarze są w optymalnej dyspozycji, więc na pewno tu będą potrzebne zmiany. Tu w sumie można by było jeszcze inaczej to zrobić, dać na prawą stronę tego Liriksa, a na lewą Daniela Rendo, a Endrika posadzić od początku tego meczu na ławce, w razie gdyby on miał doznać kontuzji, to lepiej, żeby jej po prostu nie było. Więc mecz niełatwy, no bo dziwny skład, jak zwykle w tych meczach ligowych, ale sądzę, że będziemy w stanie to w jakiś sposób rozegrać, żeby było dobrze. No dobra, zaczynamy zatem ten mecz. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że uda się to spotkanie zapunktować. Najlepiej na 3. Wiadomo, że kibice tutaj przykładają olbrzymią wagę do meczu derbowego, do derbów Rotterdamu. No my też nie mniejszą, no ale zobaczymy, jak nasi piłkarze tu będą wyglądali, bo tak naprawdę na ten moment dysponujemy dwoma składami, które czasami mieszamy bardzo mocno i to wiadomo, że są pewne priorytety, tym priorytetem jest niezmiennie Champions League, no a Liga to zawsze sobie mówię, jakoś to będzie, bo przecież to jest dopiero 10. kolejka, więc niespełna 1/3 sezonu za nami. 5 minut już tego meczu minęło właśnie. Feyenoord kontra Sparta Rotterdam. Feyenoord oczywiście w czerwono-białych koszulkach, a Sparta Rotterdam na fioletowo. No i 10 minut tego meczu niemal już upłynęło. Diriks, zobaczmy, bo może to będzie jakaś ciekawa akcja. Mamy tu Quintena Timbera. Quinten Timber rozpędza prawą flankę. Wysokość pola karnego. Igitan Bayraktar. Jest dośrodkowanie i Gomez tam nad poprzeczką głową próbował zaskoczyć Christofa, no ale widzimy,
niespecjalnie to się udało. Brady w pole karne, mamy wybitą piłkę przez Negru, Dirix i jeszcze mamy Majorosa. Brady będzie zagrywał tutaj w pole karne, no i co? Był faul, ale na pewno poza polem karnym, bo to tak zwykle bywa, to nie będę się powtarzał, wiemy, znamy to z FM-a. Jak mamy faul z boku pola karnego, to na 99% to jest poza polem karnym. I w tym wypadku również taka sytuacja nastąpiła, co oczywiście nie znaczy, że tutaj nie będziemy mieli kolejnej sytuacji, bo mamy ją i Bayraktar w poprzeczkę, ależ tu mieliśmy pecha chyba dwukrotnie. W tej sytuacji piłka odbijała się gdzieś od obramowania, chociaż raz tylko widzimy w statystykach to się stało. 15 minut zatem tego meczu już za nami. Dalej mi się tu kurzu zebrało, ledwo biurko postawiłem, cholera jasna, a już mam zakurzone. No widzicie, ja nie wiem skąd ten kurz się bierze. W ogóle muszę poczytać, jaka jest geneza kurzu. Alex Waje, Rendo, Alex Waje, zobaczmy do Gomesa, mamy tutaj Nwachuku poza polem karnym, Quinten Timber do Igitana Bayraktara, ten do Dirixa, Dirix jest tutaj do Gomesa, no i nad poprzeczką. Nie muszę już chyba po raz kolejny, 158 powtarzać tego, że życzyłbym sobie, żeby moi piłkarze jednak z 16 metra to byli w stanie trafić w bramkę. No bo jednak czegoś musimy od nich oczekiwać. Ciekawe jak tam PSV Eindhoven z Ajaxem. To jest ciekawe spotkanie, ale to wynik sobie zobaczymy na koniec. Nie jest to istotne w tym momencie nawet w kontekście jakiejś głębszej walki o mistrzostwo, bo wiadomo, że ta walka o mistrzostwo to ona jeszcze będzie długo trwała. Alex Waje do João Pedro Gomesa. Mamy tutaj Nigeryjczyka Nwachuku. Zagrywa piłkę do Majorosa. Jest Quinten Timber. Dirix! Ależ tam się Belk pokazał. Był na spalonym, ale dlaczego on tego nie trafił do bramki? Powinien był to zrobić, bo sytuacja była naprawdę dobra. I mimo, że i tak byłby spalony, to wiadomo, że no tutaj byśmy mogli liczyć na strzał celny. Eindhoven prowadzi z Ajaxem. Ajax dalej w kryzysie. Ajax dalej z problemami. My też dzisiaj z problemami, my też dzisiaj nie potrafimy skierować piłki do bramki, ale myślę, że za chwileczkę to się wszystko zmieni i gdzieś tam Feyenoord za moment tą bramkę zwycięską zdobędzie, strzeli i będziemy mogli się cieszyć. Oby tak było, bo to nam jest bardzo, bardzo potrzebne. 43 minuta. Feyenoord, Sparta, Rotterdam 0-0. Rozpędza się Gomez. Mamy tutaj Alexa Waje. Alex Waje, Van Hel tutaj zabrał mu piłkę. No i teraz Nwachuku. Alex Waje, będzie na pewno tu jakaś sytuacja. Pytanie tylko na ile ona będzie groźna. Timber! W ostatnim meczu Timber zdobył bramkę. Timber czy Wiffer? Chyba Timber. Tak, tutaj w 30 minucie meczu z Willem zza pola karnego strzałem prosto w okienko. I tak sobie teraz myślałem, przy tym uderzeniu, że może ta sytuacja się powtórzy, że może to będzie coś podobnego, ale nie, niestety nie udało się. 8 strzałów, 4 celne i Feyenoord w tym momencie na razie zerowym dorobkiem bramkowym. No dobrze, jestem zachwycony postawą, tak niekoniecznie. No wolałbym, żebyśmy troszkę skuteczniejsi byli w ataku, bo w obronie to wygląda dobrze. Znaczy Sparta Rotterdam nie jest w żadnym wypadku w stanie nam zagrozić. Cały czas tutaj pilnujemy naszej linii obrony i nie ma tu problemów. Jest Sisej, dobry mecz w ogóle tego piłkarza. Jest Majoros, jest Nwachuku i wszyscy grają dobre spotkanie. Natomiast no prawda jest taka, że w ofensywie potrzebujemy dokładnie tego samego co w obronie. Skuteczności i dobrej gry. Alex Waje, będzie dośrodkowanie. 46 minuta, ale Krzysztof to obronił. 5 metr, wyłapał właściwie tą piłkę i będzie teraz na pewno ją daleko wykopywał. Tak, bo tutaj raczej Sparta Rotterdam nie ma pomysłu. To jest w ogóle, co to jest za zagranie w ogóle w FM-ie? To tylko jest takie zagranie, które znowu ma sprowokować akcję rywala. Wkurza to strasznie, no ale tak to wygląda. Dirix, Sisej. Jest tutaj otwarta środkowa ta strefa boiska, gdzie stoi Timber. Mamy Gomesa, mamy też dobre zagranie do gaza Brady'ego. Będzie Anglik sam na sam, ale nie wykorzystał 100% sytuacji, chociaż expected goal z tego strzału no było niskie, około 0,2. No ale tu powinien być gol, jest bramka Nwachuku, Abdul Nwachuku, jeśli nie potrafimy w sytuacji sam na sam z naszym napastnikiem, znaczy nasz napastnik z bramkarzem nie potrafi wykorzystać, robi to Abdul Nwachuku po rzucie rożnym. Na bliski słupek dośrodkowanie, jak widzieliśmy, i mamy w tym momencie 1-0, brawo Abdul. No powiem tak, Abdul Nwachuku
Do tego tutaj mamy tego Mario Diallo i tu mamy tak naprawdę dwóch młodych środkowych obrońców na lata, bo oni obydwaj tu będą na pewno bardzo, bardzo mocno potrzebni. Dobrze, wysokość pola karnego, Bayraktar, Dirix, możemy w tym momencie ustalić wynik tego meczu, jeżeli tylko ta akcja będzie rozegrana dobrze, poprawnie. I Gomez i znowu nad poprzeczką i znowu strzał niecelny, a tu było dużo miejsca, można się było zastanowić, piłka na lewej nodze, uderzyć, popatrzeć, gdzie tu bramkarza zaskoczyć, a znowu strzał 18 metrów nad bramką, Dirix, linia pola karnego, tutaj faulia, oj, tu będzie chyba rzut karny, bo Dirix faulowany dość agresywnie, ja nie wiem, czy nie będzie potrzebna zmiana w naszym zespole, oby nie, ale prawdopodobnie będziemy mieli w tym momencie rzut karny i jak tutaj my to mamy ustawione, Esposito wiadomo, ale Gus Brady byłby w sumie dobrym wyborem, tak mi się wydaje. To byłby, nie ma karnego, już widziałem, a ja tutaj już myślałem o bramce. To czemu leży Gus Brady, ja się pytam pana Bloma, skoro nie było faulu? No przecież on tam jest kontuzjowany. On tutaj doznał lekkiego urazu, na szczęście nie na tyle groźnego, aby go pozbawić kolejnych minut w tym meczu. Gomez 2-0, João Pedro Gomez, to są dwa gole. O, tam spalony Sisseya, o czym w ogóle my tu rozmawiamy teraz przy rzucie rożnym? Przecież on w ogóle nie... Ale jak? Ja chcę powtórkę zobaczyć, bo to jest jakiś w ogóle wałek. No tutaj... No dobra, tu stoi Sissey. No dobra, no przeszkadzał bramkarzowi, ale co on tam robił? I dlaczego ekipa Sparty Rotterdam nie miała piłkarzy na krótkim i długim słupku i tylko to pozbawiło nas tak naprawdę gola? To taka dość niespotykana sytuacja przy ustawieniu defensywnych rzutów rożnych, żeby rywal nie miał nikogo na słupkach. Dobra, musimy zrobić zmiany, bo Nwachukwu będzie potrzebny na United, więc wejdzie na boisko Zino de Bast. Będzie potrzebny Timber, więc wejdzie na boisko Thomas Janin, ale wejdzie też Sigurdsson za Gomesa. I kogo my tu jeszcze potrzebujemy w pierwszym składzie mieć? Rendo Brady. Tutaj możemy grać w gruncie rzeczy już tymi piłkarzami, którzy zostali. Także trzy zmiany, no i zobaczymy, czy one przyniosą nam jakieś tutaj korzyści w postaci kolejnych bramek. Dirix, Rendo, Alex Valle, tutaj jest na wysokości pola karnego Hiszpan, wychowanych Barcelony, Gomez będzie zagrywał do Nwachukwu, jeszcze raz piłka wraca do Gomesa, ten pod pole karne, do Quintena Timbera, jest tutaj Liam Dirix i niestety jest też offside naszego piłkarza, więc w 62 minucie cały czas mamy wynik tylko 1-0 dla Feyenoordu. Zażądajmy więcej i czekamy na kolejne sytuacje. Feyenoord punktów 26, PSV Eindhoven punktów 25, ale mecz mniej mamy my rozegrany. Oni grają teraz z Ajaxem i chyba wygrywają ten mecz. Do końca naszego pozostało 20 minut. Myślę, że można wprowadzić tutaj Endrika za Rendo i myślę, że jedną zmianę sobie zostawimy na razie. Będziemy chcieli tutaj poczekać ewentualnie, gdyby coś złego się przytrafiło, a prowadzimy tylko 1-0, więc to zawsze warto mieć tą jedną rotację w zapasie. Bayraktar, Endrick, no uderz to z dystansu, zagrał do Valle, to też był dobry pomysł, ale Valle uderzał i to chyba nie było najlepsze możliwe rozwiązanie z tych wszystkich, które miał dostępne Alex Valle, bo trzeba było tutaj chyba podawać do Gaza Brady'ego, który czekał na dogranie piłki na czwartym metrze. Krzysztof broni do końca meczu około 20 minut, więc myślę, że zmierzamy po zwycięstwo, tym bardziej, że Sparta Rotterdam nie zagroziła bramce Biloa ani razu, ani jednej akcji ekipa Sparty nie przeprowadziła, więc prawdopodobnie będziemy świadkami kolejnych 3 punktów ze strony Feyenoordu, także idziemy, punktujemy, tak czasami nieśmiało, bo 1-1 z Alkmaar, tu mamy 1-0 tylko ze Spartą Rotterdam, można było lepiej tutaj na pewno ten mecz zagrać skuteczniej, ale może Brady z rzutu wolnego, nie? Piłka podbita przez stojącego w murze jednego z zawodników gości. No i czekamy na kolejne okazje, kolejne sytuacje. Mamy tu Alexa Valle, który będzie lewą nogą piłkę dogrywał. Piłkę odchodzącą oczywiście od bramki. Jest tam Krzysztof, niestety złapał futbolówkę. Także kolejna sytuacja zmarnowana, kolejna akcja niewykorzystana, a my na 5 minut przed końcem tego spotkania wciąż prowadzimy 1-0. Noel Lopez będzie to dośrodkowywał prawą nogą, jest tam gory. No właśnie, to jest jedna okazja. Zobaczcie, jedna okazja, jeden strzał, 87 minuta i mogliśmy sobie narobić
problemów. Gramy krótko, oczywiście, że tak, bo mamy zawodników, którzy potrafią piłkę wyprowadzić, jak widać, i z obrony, i dalej środkiem pola ją przetransportować. Dirix dobrze do Bayraktara, który tu się podłączył. Bayraktar, przegranie do Dirixa, ten pod pole karne, tu mamy Żenina, jest Abu Sisej, no to już tak, Żenin, Sigurdsson, Sisej, znowu bardzo młodziutki skład, Dirix, Endrick, Bayraktar, jest tam Sigurdsson, Endrick, no i miałby Sigurdsson asystę, gdyby nie zablokował strzał Endricka, jeden z defensorów przyjezdnych, no szkoda, szkoda, bo było naprawdę blisko. Alex Waje, to będzie lewa noga, piłka odchodząca. Sigurdsson miał tam piłkę na głowie, ale ktoś go tam przeskoczył. Sisej i poprzeczka po raz drugi w tym meczu. Obramowanie bramki ratuje ekipę Sparty Rotterdam. Widzimy 5 okazji, 1 setka, dobre expected goals. Totalna dominacja, mimo tego, że gramy składem drugim, praktycznie na wielu pozycjach, to jednak potrafimy spokojnie tutaj to wszystko ogarnąć. Jeszcze Brady! Krzysztof, trzeci raz poprzeczka, czy mi się wydaje? Nie, tam był spalony, więc tak czy inaczej to nie zostanie w żaden sposób rozpatrzone. 92. minuta meczu. Feyenoord, Rotterdam, Sparta, Rotterdam 1-0 na De Kuip. W Rotterdamie oczywiście, ale tutaj się już nic nie zmieni, czyli Eindhoven wygra z Ajaxem, Feyenoord wygra z Spartą Rotterdam i pewnie będziemy świadkami znowu tej walki o mistrzostwo między dwoma tymi ekipami, z Rotterdamu i z Eindhoven. Tutaj oczywiście wielu z Was zaznacza, że zbyt długo już jestem w Rotterdamie. Pewnie tak, ale czekamy na dobrą okazję, to po pierwsze, a po drugie czekam na sytuację, w której będę mógł spokojnie ten Rotterdam opuścić, wiedząc, że oni są na drodze po mistrzostwo. 2-0 wygrywa Eindhoven z Ajaxem, więc Ajax znowu, mówię, te problemy swoje ma, a my tymczasem przygotowujemy się do meczu z Manchesterem United. Manchesterem United, który jest na miejscu 7, prowadzony przez Niko Kovacza, ma swoje problemy Manchester United, ale jeszcze większe problemy ma Tottenham, no i nie ukrywam, że czekam, aż zwolni się stanowisko albo w Tottenhamie. A jeszcze lepszą sytuację, słuchajcie, mają, bo ja tak sobie przeglądam i patrzę i tak źle życzę wszystkim, Fenerbahce, które jest dopiero na miejscu 5. Już traci aż 8-9 punktów do Galatasaray, ale ma na koncie 100 milionów euro. I to by była idealna dla mnie odbitka od Feyenoordu. Fenerbahce. No ale to oczywiście czas pokaże, ja tu monitoruję, które kluby są bez trenerów. Na razie nic ciekawego się nie dzieje, no nie ma ani jednego zespołu, który mógłbym rozpatrywać w kontekście przejścia gdziekolwiek, no ewentualnie Major League Soccer, Portland Timbers, no ale to na Major League Soccer to jeszcze jest za wcześnie, to tutaj jak już zdobędę wszystko w Europie, to mogę iść na wakacje do Stanów Zjednoczonych. Na ten moment to oczywiście nie jest dobra opcja, po Anderlechcie i Feyenoordzie to już czekam na coś lepszego, zdecydowanie zobaczymy. Dobra, mamy ten Manchester United, mamy raport skauta, no tutaj tak tylko, żeby jakby poznać siłę Manchesteru, no to jest Rasmus Højlund, jest Jakuba Minte, to jest Gambijczyk, dość szybki piłkarz, wyszkolony technicznie, Anthony, Mason Mount, Rodrigo Bentancur, Diogo Dalot, to są tacy lepsi piłkarze, no i oczywiście w ramce Niklas Hedl, czyli reprezentant Austrii. Zobaczymy, no, w tym momencie tabela nam się ukazała, Eredivisie, liderem Feyenoord i zostajemy w tym momencie jedynym zespołem, który jeszcze nie przegrał meczu. Czyli kontynuujemy tą naszą serię bez porażki, gonimy ten rekord Ajaxu. Jak już bym ten rekord Ajaxu dogonił i bym go pobił, to mogę odchodzić z Feyenoordu spełniony, z rekordami, z mistrzostwami, z Pucharami Holandii. No wiadomo, że brakuje nam tutaj sukcesu w Champions League, ale to potrzeba wiele lat. Dobra, co my tu mamy? Aha, Calvin Stengs powinien dostać szansę. Tak mi mówią. Ale nie będziemy tu się jakoś specjalnie kłócić, chociaż przyszli nam liderzy zespołu. Oni lubią Stengsa, bo z nim grają wiele lat. Ale no nie ma jak ja to lubię powtarzać, nie ma gracza, który jest ponad zespół, ponad drużynę, no trzeba jakby tutaj respektować te założenia. Sobkowski, Jagiellonia Białystok, o, ciekawy środkowy, jaki tu jest potencjał, fajny piłkarz ten Arkadiusz Sobkowski, gra już w Ekstraklasie, fajny piłkarz, tylko my mamy ich za dużo, tych środkowych obrońców, więc nie będziemy tutaj, Radomiak,
Radomiak jest bez trenera. Ale obawiam się, że to nie byłby najlepszy krok. W obecnej sytuacji to wydaje mi się jednak, że my w inną stronę chcemy troszkę iść niż do polskiej ekstraklasy, od której można startować, ale kończyć na niej, no to to już chyba w przypadku naprawdę wielkiej nudy. Dobra, Feyenoord United, tak? Sytuacja nasza jest taka, w tym momencie przypomnę tylko tak nieśmiało, że w Champions League to my po dwóch meczach mamy 4 punkty. I to jest wyśmienita sytuacja i to jest kapitalna rzecz dla nas. Gdybyśmy dzisiaj nie przegrali z United, a taki będzie mój cel, byłoby znakomicie. De Bast, Nwachukwu, Mario Diallo, to jest nasz skład w tym momencie wyjściowy, jeżeli chodzi o obronę. Dalej mamy Hartraudę, mamy Hartmana, mamy oczywiście Timbera i Wifera, no bo to też jest nasza podstawowa ekipa. Van Persie, nie ma Toninho, więc na lewej stronie zagra Endrick, no i w ataku oczywiście Francisco Pio Esposito. Znaczy Toninho jest, ale nie jest chyba gotowy. Przepraszam na momencik. Już jestem. Kurier jak zwykle zaskoczył w najmniej spodziewanym momencie. No a my tutaj mamy oczywiście tych graczy rezerwowych. Alex Valle, João Pedro Gomes, Liam Dirix, Daniel Rendo, Toninho, Brady i jeszcze by się przydało dwóch zawodników, czyli Majoros może i Sigurdsson. O! I tak możemy rozpoczynać. Feyenoord kontra Manchester. W ogóle Manchester, niech ja sobie spojrzę, bo oni tutaj są strasznie nisko, co? Chyba tak mi się wydaje. Tak, porażka i zwycięstwo. Przegrali z Napoli na wyjeździe, a wygrali z Bodoglimt, ale z Bodoglimt to każdy wygra. Więc dobra, jest w porządku, jest ok. Rozpoczynamy zatem to spotkanie, zgłaszamy zespół i mamy Feyenoord kontra Manchester United. To jest trzecia kolejka fazy ligowej Champions League. Rozpoczynamy to spotkanie, fantastyczna sprawa. Mecze na... no tak, chyba no u siebie trzeba wygrywać mecze. Taka jest prawda, wysyłamy asystenta i zaczynamy mecz Champions League. Feyenoord kontra Czerwone Diabły. Więc gramy, gramy. Panowie, remisik. Remisik byłby naprawdę fantastyczną sprawą, fantastyczną rzeczą. Mam nadzieję, że uda się go ugrać. A może jakieś zwycięstwo? Pamiętamy, na Etihad Stadium z Manchesterem City udało nam się bramkę strzelić. Więc może i dzisiaj któryś z naszych wspaniałych zawodników zdobędzie gola. Trzecia minuta spotkania. Feyenoord, Manchester 0-0. Na razie pierwszy strzał, ale niecelny po stronie Manchesteru United. No i zobaczmy, Diallo, Wifer, mamy tam zagranie do Hartraudy. Jest piłka do Van Persiego. Van Persie rozpędza się na prawej flance. Van Persie w szesnastkę, Francesco Pio Esposito. On potrafi głową, ale to była sytuacja dosyć ciężka. Piłka podwieszona, on tam jeszcze musiał biec do niej na lewą stronę i ją kontrować. No nie było to na pewno łatwe i przyjemne dla tego zawodnika. No czekamy na kolejne, bo już mamy 2 strzały i 1 celny. I jak mówię, więcej by się tych strzałów przydało. Spróbujmy z tym Manchesterem, który jakby nie patrzeć jest faworytem, wygrać. No tu jest cały czas Bruno Fernandes, 34 lata. Mason Mount, są kapitalni środkowi pomocnicy, lat 29. No na pewno nie będzie łatwo przedrzeć się przez tą środkową strefę, ale jak po 3 meczach my będziemy mieli 5 punktów, po meczach City i z Manchesterem United, to myślę, że nasza pozycja wyjściowa będzie fantastyczna. Ale poczekajmy, bo to jest dopiero 22 minuty rozegrane tego spotkania na De Kuip w Rotterdamie. 15 stopni, pogoda idealna, nie wieje, nie pada, nieznany sędzia, więc nie ma co narzekać. Godzina 20, październik, jedziemy. 28 minuta, wciąż tutaj się nic nie dzieje. To jest taki podobny mecz jak z Manchesterem City. Pamiętacie, tam przez wiele, wiele minut nie było strzałów, nie było sytuacji. Teraz Hartrauda. Będzie strzelał Hartrauda, słupek! Dlaczego De Bast był odwrócony, ja się pytam. Co to jest w ogóle za... Popatrzcie na Zino De Basta. Jak on był ustawiony? Patrzcie, De Bast jest tutaj. Patrzcie, strzał i on tu się odwraca. Zamiast biec do piłki. Dziwne, ale okej. Okay. Po tym słupku mógł na pewno piłkę dobić. Ależ to była fantastyczna sytuacja. Hartrauda, który rzadko wykonuje rzuty wolne, pokazał, że potrafi to robić i potrafi technicznym, pięknym strzałem spróbować zaskoczyć Onanę. Onana wciąż w bramce Manchesteru.
w roku 2028. To też taki w mojej opinii bramkarz dość niepewny. Ostatnio Manchester nie ma szczęścia do bramkarzy. Uwaga, teraz mamy Debasta. Debast do Diallo. Diallo w środku, zagranie do Francesco. Pio Esposito z pierwszej piłki, strzał jeszcze przyblokowany przez Akanjiego. O, Akanji jest w ogóle w Manchesterze. To też ciekawa sytuacja, no bo wiemy, że to jest były piłkarz City. A tu przechodzi na wolnym transferze. On nie jest zawodnikiem starym, ma dopiero 33 ma. A to on mi na młodszego, bo on w ogóle wygląda na młodszego niż jest. Nawet teraz, w roku 2024, kiedy ma... No właśnie, bo mi się cały czas wydaje, że on ma ze 22 lata na Kandzi. Jeszcze ostatnio oglądałem serial taki o Manchesterze City na Netflixie, a przecież to jest zawodnik, który już ma te swoje lata. A tak z twarzy nie wygląda staro wcale, ten nasz tutaj Akanji. Dobra, 42 minuta, 0-0. Dobry mecz w ogóle, dobry mecz, bo Manchester, o, chciałem powiedzieć, że nie miał żadnej akcji, ale za chwilę może ją mieć. Tak naprawdę przez całą pierwszą połowę to Manchester United, grający dzisiaj na zielono-biało, to praktycznie nam nie zagroził. No teraz dopiero Bilą musiał interweniować, ale to akurat nie był jakiś bardzo przesadnie trudny strzał. I w 44 minucie wciąż wynik mamy bezbramkowy. Antony w pole karne, jest tam wybita piłka przez Diallo i czekamy na kolejne wydarzenia boiskowe, które tutaj niechybnie się zbliżają. Fernandez, jest zagranie w pole karne, wybija Zubimendi. No i w 46 minucie, gdzie już dobiega końca ta pierwsza połowa, będziemy prawdopodobnie żegnali się z tą częścią spotkania. 0-0 do przerwy. Dobrze, bo Feyenoord to jeszcze nie jest zespół, który sobie może pojechać na Etihad albo może u siebie grać z United i może myśleć o tym, żeby te mecze na 100% wygrywać, tak? Czyli że jest faworytem. No nie, no to tutaj absolutnie nie. Z angielskimi ekipami to szanse są marne. Kimkolwiek byś nie grał, to jest ciężko. Natomiast no dwa remisy z potentatami to jest okej, tylko jeszcze mamy Arsenal. I to chyba na wyjeździe, nie pamiętam. Nieważne, ale to będzie też bardzo, bardzo dla nas trudny mecz. No, na razie jest okej. Na razie 5 punktów. To by naprawdę była fajna perspektywa na przyszłość, ale postarajmy się, bo na pewno mamy zespół, który może zaskoczyć ekipę Kovacicza. Diallo, zobaczmy, Diallo przez środek, tu mamy Wifer do Hartmana, Hartman już bardzo blisko pola karnego, jest tutaj Endrick, on potrafi zaczarować, potrafi zakręcić, zagrać jakąś fajną piłkę. Francesco Pio Esposito, jak on by tego nie strzelił, to chyba bym nie wytrzymał, ale jak on to zrobił? Ile on miał w ogóle miejsca? No nie ma Maguire'a w obronie Manchesteru United, ale obrona Manchesteru United gra tak, jakby ten Maguire tam był. Bo oni zostawili tyle miejsca. Zobaczcie Esposito. Raz, dwa, no ze 3 sekundy to się obracał tutaj. I zdobył bramkę i prowadzi Feyenoord z Manchesterem United 1-0. No to jest drużyna. To jest naprawdę drużyna budowana przeze mnie z wielką skrupulatnością, stąd te dobre wyniki, ale jeszcze poczekajmy, bo przeciwko nam to nie jest jakaś ekipa Bodoglimt, czy nie wiem, chociażby turecki zespół, czy inny holenderski, tylko to jest Manchester United, który potrafi w 5 minut odwrócić losy meczu, bo ma piłkarzy, którzy mogą spokojnie to uczynić. Nwachuku, kolejny dobry mecz Nigeryjczyka, ale teraz podanie fatalne, Fernandez i broni Bilą. Jak można tak wyprowadzić piłkę z obrony? Jak już nie wiesz, co z tą futbolówką zrobić, to wybij to w cholerę, ale nie graj takiej piłki, która wsadza na minę twojego partnera z drużyny, no bo to jest bez sensu. Antony do Martineza, Martinez teraz do Akanjiego, Akanji do Martineza, Martinez 16 metr, Dalot, jeszcze raz mamy tutaj Akanjiego, Akanji, zobaczmy zagranie piłki do Martineza, długo trwa ta akcja. Będziemy czekać. 57 minuta spotkania. No wynik jest idealny, to żeby nie powiedzieć fantastyczny, no perfekcyjny tak naprawdę. Tak jak nasza gra w obronie jest praktycznie dzisiaj niezachwiana i perfekcyjna, ale musimy tu uważać. Cały czas mieć się na baczności. Endrick słabszy mecz, ale nie wiem, czy jest to piłkarz, którego ja bym zdjął. Toninho, dobra, dajmy Toninho. Brazylijczyk za Brazylijczyka. Shaquille Van Persie też nie rozgrywa najlepszego spotkania, więc damy Argentyńczyka Rendo. To na pewno nie osłabi zespołu, bo wchodzi Toninho, wchodzi Rendo.
to nie są zawodnicy słabsi niż Van Persie czy Endrick. Absolutnie nie. I to są zawodnicy, którzy również tą swoją świeżością, młodością, kreatywnością, polotem, techniką mogą bocznych obrońców Manchesteru United zaskoczyć. Ale na razie się musimy my bronić. Na razie to nasi obrońcy muszą uważać Fernandes nad bramką. 62. minuta meczu i będziemy świadkami tych dwóch zmian, które były przeze mnie zapowiadane. No i czekamy, czekamy. Jest Rendo, jest Toninho. Na boisku jest Francesco Pio Esposito, który zdobywa swoją bramkę. Numer w tym sezonie już nie zdążyłem kliknąć, ale jest ich dużo. Wifer. Oj, tutaj spokojnie, panowie, bez takich tutaj ryzykanckich akcji. Oczywiście mamy handicap jednej bramki i remis też byłby dobrym wynikiem, ale patrząc na perspektywę tego meczu, no to tak bym troszkę żałował, jeżeli tego meczu nie wygramy. Esposito wyjdzie sam na sam, bez spalonego Włoch! Obok bramki Esposito, a tam nie było offside'u. To była sytuacja, gdzie w normalnych okolicznościach to Francesco Pio Esposito pyta Onanę: dzień dobry panie Onana, w który róg chcesz pan dostać bramkę? W który róg mam ci strzelić? Bo dla mnie jest to obojętne. Tak by zrobił normalnie Francesco Pio Esposito. Teraz nie trafił. Hartrauda, Hartrauda! Tu jest doskonała sytuacja. Timber i Onana broni. Tutaj Timber Onany nie mógł zapytać, gdzie tą piłkę chce dostać. Po prostu uderzył najsilniej jak potrafił, ale prosto w golkipera przyjezdnych. 19 minut do końca meczu. Wynik fantastyczny. Wynik 1-0 dla ekipy z Rotterdamu. Wynik wyborny. Wynik kapitalny. No i tak to powinno wyglądać. 11 minuta meczu. Czekamy, czekamy na to, co się tutaj wydarzy w tym spotkaniu ewentualnie. Zobaczmy, jeszcze będzie Toninho, jeszcze będzie tutaj dośrodkowywał swoją prawą nogą. Jest tam Esposito, skoczył wysoko Nwachuku i Martinez się rzucił i Onana się rzucił i bramka teraz jest praktycznie pusta. Toninho znowu nie trafił do bramki. Znowu tu Onana wykazał się znakomitym refleksem, ale to też była wyborna sytuacja. Jeszcze jedna piłka w pole karne i tutaj Nwachuku chyba faulował. Rashford rusza z kontrą. Jest bardzo szybkim zawodnikiem, nawet w roku 2028, ale zwolnił tempo tej akcji Anglik. Dobra, Esposito, wejdzie Gus Brady. Myślę, że jeszcze spokojnie tutaj możemy postawić na João Pedro Gomesa. On czasem ma ten błysk, on ma ten czasem strzał, on ma też czasem dobre takie zagranie, niekonwencjonalne, gdzieś tam do napastnika, do skrzydła. Zobaczymy, może jeszcze w tym meczu zaskoczy piłkarzy Manchesteru United nasz młody Portugalczyk. Jest 11 minut do końca. Bruno Fernandes, w pole karne Rashford, nie, to był chyba spalony, tak mi się wydaje, ale musimy poczekać na pełną weryfikację. Wydawało mi się, że jest offside, natomiast nie ma tego offside'u chyba. Chyba jest gol, ależ tu mamy pecha przy tym stałym fragmencie gry. Rashford urwał się naszym defensorom i zdobył bramkę dosłownie w końcówce tego meczu. Aż się zapowietrzyłem z wrażenia. 10 minut około do końca, jak policzymy to wszystko z doliczonymi ewentualnie minutami, które tutaj na pewno będą. Wielka szkoda, naprawdę wielka szkoda, bo byliśmy przed szansą wystawienia się na konkretny handicap przed czwartą kolejką, ale i tak jest dobrze, żeby tylko tego meczu nie przegrać. Gomez, aj Gabriel, Diallo, dobrze tam głową do Nwachuku. Panowie, nie ryzykujemy tutaj w takim momencie, tak? Przy takiej konfiguracji ustawienia zawodników. Rendo, Rendo na boku, jest dośrodkowanie, Brady, Toninho i gol na 2-1. Pociągnął tam jak tylko mógł po długim słupku Brazylijczyk Toninho. Mamy w tym momencie gola, mamy w tym momencie prowadzenie z Manchesterem United. No coś pięknego, coś wybitnego. Toninho, który zdobywa dopiero trzecią bramkę w tym sezonie. On nie błyszczy w tym roku, on się powoli rozpędza, ale jak już strzela, to w takim meczu, gdzie strzelić gola trzeba. I to robi nasz młody lewy skrzydłowy z Ameryki Południowej, Nwachuku. Nwachuku do De Basta, Zino De Bast. No tutaj już naprawdę niewiele czasu pozostało, a szykuje się kolejna akcja Feyenoordu. Mamy Hartraudę. Hartrauda coraz bliżej jest pola karnego. Holender wycofuje piłkę do Quintena Timbera. Ten zagrywa do tyłu. Tutaj mamy Hartmana, ale Hartman jeszcze czeka. Minte. Hartman leży, Gomez, żeby tu tylko nie było poważnej kontuzji,
ale za cenę bramki może być. Nuachuku, Gomez, Toninho, Toninho i broni Onana. Cholera, jak Hartman będzie kontuzowany, a tu bramka nie wpadła, to będzie problem, ale nie ma chyba kontuzji Hartmana. Z tego co widzę, to on powinien to dograć, a my wygramy na De Kuip. Z czerwonymi diabłami my wygramy na De Kuip z Manchesterem United po bramce Toninho, Timber, jeszcze Hartrauda, strzelaj, bo to już trzeba teraz na czas. No nie wiem co zrobił, wywalczył aut, koniec meczu, mamy 3 punkty i 7 po 3 kolejkach, gdzie już mamy za nami mecze z City i United. Toninho, MVP tego spotkania, w 88 minucie zdobywa zwycięskiego gola. O, mamy achievement, szczytowa forma, twój zespół nie przegrał 30 kolejnych meczów. No to coś pięknego i miejsce 6. No tego bym nie wymyślił, tego bym nie wymyślił, słuchajcie, że wygramy z Manchesterem United i że zremisujemy na wyjeździe na Etihad Stadium z Manchesterem City. Wielkie, wielkie brawa! Dziękuję serdecznie za odcinek, życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!